Codziennik motywacyjny. Poranna dawka motywacji w Twoje uszy. Zaprasza Mediteusz. Witajcie dziewczynki, chłopcy, dzień dobry, Mediteuszki i Mediteusze, kłaniam się nisko słuchacze i słuchawki. Jest 24 października 2022 roku. Słońce wzejdzie o 7.19, zajdzie o 17.21. Imieniny obchodzą Marcin, Arleta i Alojzy. Wszystkim solenizantom wszystkiego pięknie, niemożliwego, bo co możliwe, to i tak się spełni. Motto na dziś? Najtrudniejszą do nauczenia się rzeczą w życiu jest to, który most przekroczyć, a który spalić. Te mądre słowa powiedział kiedyś David Russell. 11. wydanie codziennika motywacyjnego. Czas zacząć. My jako ludzie mamy niesamowitą zdolność halucynowania i myślenia. Myślenia, które jest w stanie generować naszą rzeczywistość, budować wszystko to, co nas otacza. Czasami zastanawiamy się, jeżeli nas spotka jakaś słaba życiowa sytuacja, dlaczego akurat mnie to musiało dotknąć? Dlaczego akurat mnie to się przytrafiło? Cóż takiego uczyniłem, że to albo to spotkało mnie w tym momencie? Zdaj sobie sprawę, że wszystko to, co sobie wymyślisz w głowie, to twoja energia, energia, którą emanujesz dookoła siebie. Mam dla ciebie propozycję na 24 października roku 2022. Jeśli ciężko ci się jest uwolnić od negatywnych myśli, od wszystkich tych myśli, które są niskowibracyjne, mam dla ciebie patent. Patentem jest znalezienie trzech pozytywnych rzeczy, trzech pozytywnych myśli, które zastąpią tę jedną negatywną myśl. Bardzo fajnym elementem tej całej układanki, takiego niemyślenia negatywnego, jest coś, co opowiedział mi ostatnio Krzysiu Ratyński z podcastu Jak Lepiej Żyć. Otóż wysyłanie sobie do samego siebie maili, które mówią ci o tym, żebyś nie myśleć negatywnie, żeby nie myśleć o jakichś słabych, niskowibracyjnych rzeczach. To naprawdę pomaga. Są strony internetowe i są różne skrypty, które pozwalają taki mail ustawić i zaplanować. Znam ludzi, bo to nie tylko Krzysztof, ale kilku, którzy planują sobie takie maile, które są wysyłane do nich co godzinę, jeżeli pracują przy komputerze. Odczytują tego maila i od razu uruchamiają w swoim umyśle patent na zastępowanie jednej negatywnej myśli trzema fajnymi, pozytywnymi rzeczami. I zobaczycie, jak to fenomenalnie działa. Opowiem wam teraz historię, która dotyczy mnie, bo ona wiąże się z negatywną myślą, ale też z pewnym challenge'em, który postawiło przede mną życie. Otóż kilka miesięcy temu brałem udział w pewnym konkursie. Konkursie na głos do pewnego znanego filmu, który już niebawem na Netflixie. Zostałem zaproszony do tego konkursu, bo to nie jest tak, że ktoś do ciebie dzwoni, cześć, przeczytaj film, tylko jest robiony casting na głos, który się potem wybiera. Ja oczywiście wysłałem swoje próbki, wysłałem sample, wysłałem wszystko to, co miałem wysłać i czekałem. I nie wiedziałem, czy dostanę tę rolę w tym filmie, ten dubbing, czy też nie. Ale w pewnym momencie zaczęły mi się pojawiać gdzieś z tyłu głowy przekonanie, jest 92 osoby zgłoszone, na pewno się nie uda. I karmiłem się tym przekonaniem przez bodajże 2 dni, bo jak słyszałem, kto doszedł jeszcze do tej całej stawki, do tego peletonu, który ma ten głos podkładać w tym filmie, to zdałem sobie sprawę, że chyba jeszcze jestem za cienki i za słaby i w ogóle nawkładałem sobie do głowy różne dziwne rzeczy. A potem zdałem sobie sprawę, że why not, przeczytałem w życiu naprawdę wiele filmów, wiele książek, zdubbingowałem jakieś niezliczone ilości reklam, dlaczego nie? Natychmiast pojawiła się myśl, że tamci ludzie, którzy zgłosili swoje akcesy do tego, żeby dubbingować tenże film, a żeby uczestniczyć głosowo w tym filmie, również mają takie doświadczenie. Więc powiedziałem swojej podświadomości, swojemu umysłowi, sprawdzam. I przez 10 dni oczekiwania na wyniki tego konkursu cały czas żyłem w przekonaniu, że się uda. To taka technika, którą nazwałem kiedyś na swoje własne potrzeby techniką żadnych alternatyw. Nie dopuszczałem przez 10 dni do swojego umysłu żadnej, ale to żadnej alternatywnej rzeczywistości. W sensie takim, że nic poza tym, że ja ten casting wygram, nie może się wydarzyć. Oczywiście, jeżeli chodzi o dubbingowanie tego filmu. I nie było wielkim zaskoczeniem, bo wyobraźcie sobie, telefon z pewnej platformy streamingowej otrzymałem w poniedziałek rano. Ja wstałem dokładnie kwadrans przed tym telefonem. Nigdy tak rano nie wstaję, jestem turbo śpiochem. Wstałem i włączyłem telefon. Nigdy nie włączam tak wcześnie rano telefonu. Zawsze na noc od godziny 21-22 mam go w trybie samolotowym. I wziąłem telefon do ręki i zadzwoniono do mnie z tej platformy. I powiedziano, zapraszamy, nagrywamy 12 odcinków serialu, którego będzie pan głównym głosem. Więc mam dla ciebie 2 skille. Pierwszy z nich to jest zastępowanie właśnie tej jednej czarnej, negatywnej myśli trzema myślami fajnymi, pozytywnymi.
zrób to. Jeżeli się pojawi jakaś w twoim umyśle czarna, zbanuj ją trzema fajnymi zdarzeniami, które będą miały miejsce, albo pomyśl o czymś przyjemnym. Drugim patentem jest metoda fenomenalna, która nazywa się żadnych alternatyw, czyli niedopuszczanie żadnego alternatywnego rozwiązania w drodze do jakiegoś sukcesu, celu. Jest jeden cel i jest jedno możliwe rozwiązanie, oczywiście pozytywne dla ciebie. I możesz mi powiedzieć, że wolisz się lepiej zaskoczyć, niż niemiło rozczarować. Gratuluję. Zdaj sobie sprawę, że twoja podświadomość zawsze wybiera łatwiejszą drogę, łatwiejsze rozwiązanie. A łatwiejszym rozwiązaniem, łatwiejszą drogą jest zawsze zepsucie czegoś albo nieosiągnięcie jakiegoś sukcesu. Bo osiągnięcie sukcesu, dojście do jakiegoś, na jakiś szczyt wymaga od ciebie pracy. Jeżeli wymaga od ciebie, wymaga również pracy od twojej podświadomości. Tak to działa niezmiennie, odkąd ludzie posiedli zdolność myślenia i stanowienia o samych sobie. Tak to działa. To były porady i rady na 24 października roku 2022. Wszystkim tym, którzy postawili kawę na buycoffee.to bardzo, ale to bardzo serdecznie dziękuję. Jest mi niezmiernie miło, kiedy codziennie rano otwieram skrzynkę mailową, a tam oprócz maili od was kilkanaście powiadomień z buycoffee, że ktoś postawił kawę. Ja za te wszystkie kawy, jak już wiecie, bo mówię to do znudzenia w każdym podcaście i w każdym codzienniku, kupuję książki, o których staram się wam opowiadać w podcaście Mediteusz Light. Zapraszam was również serdecznie do sklepu wiedza.mediteusz.pl. Do usłyszenia jutro, 25 października o godzinie 6 rano. Mówił do was Paweł z kanału Mediteusz. Do usłyszenia. Codziennik motywacyjny. Poranna dawka motywacji w twoje uszy. Zaprasza Mediteusz.